Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym odczytać komunikat. Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 10 lutego 2020 roku zwolniło sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych mu w tutejszym sądzie. W tym samym dniu Kolegium Sądu wyraziło dezaprobatę wobec zachowania sędziego Macieja Nowackiego, które polegało na zniszczeniu dokumentu podpisanego przez sędziów podczas zebrania. W dniu dzisiejszym, czyli 10 lutego 2020 roku, odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pierwsza podjęta tego dnia uchwała dotyczyła tego, czy sędzia Paweł Juszczyszyn może brać udział w składzie i posiedzeniu Kolegium Sądu. W tajnym głosowaniu przyjęto, że sędzia Paweł Juszczyszyn może i wziął udział w posiedzeniu. Za było 7 osób, przeciw 3 osoby, natomiast sam sędzia Juszczyszyn nie brał udziału w głosowaniu. W dalszej części posiedzenia Kolegium Sądu podjęto szereg uchwał dotyczących bieżącej działalności sądów Okręgu Olsztyńskiego. W tym dwie uchwały dotyczące spraw będących w zainteresowaniu opinii publicznej. Treść tych uchwał jest następująca. Podzielając w całości treść uchwały składu połączonych izb cywilnej, karnej oraz pracy ubezpieczeń społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku i uznając w szczególności, że orzeczenia wydane z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym nie mogą prowadzić do skutecznego zawieszenia w czynności służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, bacząc jednak na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i stabilności orzeczeń, na podstawie artykułu 47b, paragraf 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwolniło sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych mu w okresie delegowania do orzekania w 9 Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Za podjęciem tej uchwały głosowało 10 osób, 9 było za, 1 osoba była przeciw. Sędzia Juszczyszyn nie brał udziału w tym głosowaniu. Kolejna uchwała. Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie wyraża stanowczą dezaprobatę wobec zachowań prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędziego Macieja Nawackiego. To zachowanie miało polegać na zniszczeniu w dniu 7 lutego 2020 roku podpisanego przez sędziów dokumentu w postaci projektu uchwał stanowiących załącznik do protokołu zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Czyn ten może być kwalifikowany jako delikt dyscyplinarny, a więc uchybienie godności urzędu sędziego i naruszenie zasad etyki sędziowskiej. Wobec czego Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie w trybie artykułu 114 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kieruje niniejszą sprawę do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Za podjęciem tej uchwały było 11 osób, w tym sędzia Juszczysz. Jednocześnie w nawiązaniu do tej ostatniej uchwały chcę podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami ze strony prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie nie ma akceptacji dla aroganckich zachowań wyrażających pogardę w stosunku do opinii innych ludzi. Dziękuję. To wszystko. Nie będę odpowiadał na pytania, ponieważ jako rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie byłem upoważniony do wygłoszenia tego komunikatu. Dziękuję Państwu. A co ze sprawami sądziowymi? Zostaną rozlosowane w najbliższym czasie. Dziękuję.